Przyszła do mnie paczuszka z roślinkami. Zaraz odpakuję i zobaczymy, co tam jest. Otwieramy paczuszkę i w środku są goryczki bezłodygowe. 4 sadzonki. Wzięłam sobie, żeby dosadzić do tamtych 3 w sumie. Chyba inny kolor. Inna odmiana niż mam na tym, na działeczce. Chyba, że w słońcu będzie inaczej się odbijał ten kobaltowy kolor. Tutaj widziałam te same, ale wzięłam u innego dostawcy, zamówiłam. Jedna sadzonka będzie dla siostry, 3 dla mnie. I tutaj jeszcze kupiłam też goryczkę bezłodygową, ale ona będzie pełna i będzie dopiero kwitła wrzesień, październik. Także tu takie małe sadzoneczki i takie moje zamówienie. Cześć, dzień dobry, w czwartek. Ja już z Marzyśkiem byłam na targu, tak jak widzieliście w przebitkach. Byliśmy też w paczkomacie odebrać 2 paczuszki z akcesoriami na działkę. Otworzę, pokażę Wam, co kupiłam. No a na targu byliśmy oczywiście po roślinę. Bo tak jak mówiłam Wam w poprzednim blogu, że chciałabym dorwać jeszcze kilka sadzonek litodory rozpostartej. Tak, widząc ceny na Allegro, gdzie jedna sadzoneczka kosztuje 30 zł, postanowiłam, że dzisiaj wybiorę się i może uda mi się upolować po prostu roślinę na targowisku. No i udało się, jeden sprzedawca miał litodorę, więc kupiłam 5 sadzoneczek. Do tego dokupiłam jeszcze jedną roślinę, ale to Wam za momencik pokażę, co to takiego. Żeby nie było, że ja na targ chodzę tylko po rośliny, to jeszcze kupiłam taki chlebek swojski, 2 kapusty młode po 6 zł za główkę, będzie duszona kapustka i koperek. O, tu jest właśnie ta druga roślinka. Żółte kwiatuszki ma. Jest to aurelia. Sprzedawca troszkę wprowadził mnie w błąd, bo powiedział, że jest to roślina wieloletnia. Sprawdzałam w internecie i niestety u nas nie ma szans, w naszych warunkach pogodowych nie ma szans przezimowania. Nie jest w pełni mrozoodporna. Litodora rozpostarta. Da radę. Jest rośliną wieloletnią, jest w pełni mrozoodporna. Chciałam połączyć żółty z niebieskim, no ale teraz nie wiem, bo nie chciałabym już tak non-stop przesadzać roślinek. Chciałabym, żeby już rosły w jednym miejscu. No i jeszcze kupiłam 2 sadzoneczki bazylii. A te tutaj wczoraj, goryczki bezłodygowym. Zobaczcie, jak pięknie kwitną wszystkie. Muszę jeszcze z tej taśmy tutaj odlepić, żebym jutro nie złościła się na działeczce przy wsadzaniu ich do ziemi. Musiałam zaopatrzyć się jeszcze w nawóz, bo skończył mi się tutaj do podlewania roślin na balkonie. Wzięłam taki biohumus do kwiatów balkonowych. Pierwszą rzeczą, którą zamówił Marzuśka i którą odebraliśmy dzisiaj z paczkomatów, jest farba do basenu w kolorze błękitnym. I ja sobie wymyśliłam, że chcę mieć właśnie zamiast czarnego oczka tam na działce, chcę mieć taki błękitny kolor, żeby ładnie się odznaczał. Zobaczymy, czy chwyci. A druga paczka to takie 2 wieszaki na kwiaty zwisające, też na działeczkę do przyczepienia tam do domku na zewnątrz. Jeden będzie taki ptaszek i drugi haczyk. Już. I druga będzie taka sówka. Będzie albo na fuksję, albo na tą super tuniewista. Jeszcze zobaczę, jakie kwiaty zawieszę. Myślę, że nawet tutaj można posadzić, zawiesić sobie 2 doniczki.